Kiedy Sowieci zajęli wschodnie ziemie II Rzeczpospolitej, zaczęli likwidować polską oświatę. Na przykład w obwodzie lwowskim działały 1003 szkoły ukraińskie i tylko 314 polskich. Na tak zwanej zachodniej Białorusi było 4200 szkół białoruskich i tylko 930 polskich. Do tych, które zostały, w styczniu 1930 roku wprowadzono nowe programy szkolne. W polskich szkołach, tak jak w białoruskich czy ukraińskich, pojawiły się sowieckie organizacje pionierskie i komsomolskie. Szkoły bowiem miały być narzędziem indoktrynacji młodzieży. Zreformowano również szkolnictwo wyższe, jednak pozostawiono polskich wykładowców na lwowskim uniwersytecie. Chcąc pozyskać ludność chłopską, przeprowadzono na tych ziemiach reformę rolną. Jak się szacuje, rozparcelowano 1,5 miliona hektara na tzw. zachodniej Ukrainie i około 1 milion hektarów na zachodniej Białorusi. Z części gruntów stworzono sowchozy, resztę rozdano chłopom. Planowano intensywną kolektywizację w roku 1931, ale wybuch wojny uniemożliwił dokonanie tego zamysłu. Przeprowadzono również nacjonalizację. Formalnie znacjonalizowano przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 40 pracowników, ale w rzeczywistości zlikwidowano również wiele mniejszych polskich firm. Przeprowadzono akcję uspółdzielczania rzemiosła, a w grudniu 1939 roku odebrano większość domów ich właścicielom. Przeprowadzono również czystkę w administracji. Usuwano polskich urzędników, zastępując ich Ukraińcami, Białorusinami, Żydami oraz osobami, które przyjechały z terenów Związku Sowieckiego. Represje objęły również Kościół katolicki. W diecezji lwowskiej usunięto teologię z uniwersytetu. Wyrzucono z siedziby arcybiskupa lwowskiego Bolesława Twardowskiego. Skonfiskowano kościelną ziemię. W diecezji łódzkiej wyrzucono biskupa Adolfa Szeląszka z zajmowanych pomieszczeń. Zamknięto seminarium w Łódzku i Dubnie. Zlikwidowano 9 klasztorów męskich i 10 żeńskich. Aresztowano kilkunastu księży. Represje dotknęły również kapłanów kościoła grecko-katolickiego. Władze sowieckie bowiem chciały całkowicie zlikwidować znienawidzony przez siebie kościół unicki. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.